In Rotterdam, we have a large number of unemployed residents who find it hard to find a job and to keep a job. And since 2013, we have a policy on social criteria where we add social criteria in public procurements. And in Rotterdam, we add social criteria in very diverse sectors. So not only the traditional social return sectors, such as gardening services, cleaning services, or construction, but also other sectors, such as the healthcare sector, or IT. A lot of job opportunities were created, and also other kinds of social impact was made. So one of the organizations that won the contract was the healthcare organization Enver. And Enver directly offered jobs and internships for people who need some extra help, including people who receive social benefits, people with disabilities, and vulnerable young people. And Enver also did something else. They contributed to a meaningful dropout prevention project. A lot of people were not qualified for jobs in the healthcare sector, as they require a lot of diplomas. So what we did, we broadened the social return opportunities, possibilities, and we made it possible that also volunteers in the healthcare sector could count as social return. So not only pay jobs, but also volunteer jobs, because it also makes social impact. Start a dialogue with potential contractors before you start a procurement by examining the needs and possibilities of the potential contractors. You can actually custom made the social criteria, and this leads to better outcomes, better results, because contractors have already thought about how they are going to fulfill the social return criteria. Mieliśmy ogromny problem ze zbiórką i zagospodarowaniem odpadów. W związku z tym postanowiliśmy tutaj użyć tak zwanych klauzul społecznych w celu ich wykorzystania i wprowadzenia w życie. Oczywiście to nie tylko to, ale także głównym czy jednym z głównych elementów było także, aby zatrudniać na terenie gminy osoby z wykluczenia społecznego, czyli ze środowisk marginalizowanych. Postanowiliśmy, ażeby te środowiska jak najbardziej zaktywizować i jak najwięcej pozyskać osób z tego środowiska, co jak gdyby pozwala zaktywizować to środowisko, mieć większe poczucie tego, że ludzie będą mieli także poczucie jakiegoś obowiązku wyciągnąć ze środowiska, którym pewnie nie do końca się dobrze czują, i to w tym wypadku nam się, myślę, bardzo dobrze udało. Na samym początku to zainteresowanie było nikłe, z racji tego, że nie mieliśmy możliwości jakby bezpośredniego dotarcia do naszych mieszkańców, postanowiliśmy różnymi ścieżkami dotrzeć do osób właśnie z wykluczenia społecznego, do osób bezrobotnych, które wiedzieliśmy o nich, że są na terenie, jednakże same te osoby do nas nie trafiły. Trzeba było za przysłowiową rękę złapać i czasami wyciągnąć. Nie należy się bać wprowadzania klauzul społecznych. Wszystko to jesteśmy doskonałym przykładem jako gmina Żgów tego, że nam się udało, w związku z tym pewnie innym też się uda i sprzyja to polepszeniu jak gdyby środowiska, polepszeniu współpracy na terenie gminy, współpracy z organizacjami, współpracy z osobami bezrobotnymi, i myślę, że jest to odpowiednia droga, którą należy się w tym momencie kierować.